Czy według Ciebie ludzie, szczególnie młodzież w dzisiejszych czasach, zapomniała o patriotyzmie? To jest tak, że kiedyś ludzie stąpali po ziemi, która zapadała się pod nogami. A dzisiaj chodzimy po ziemi, która jest stabilna i wytrzymała i wydaje się, że już niczego nie potrzebuje. Ale tak nie jest. Bo potrzebuje właśnie jeszcze więcej. Ludzie po prostu zapominają o sobie. Myślę, że o nim pamiętają, ale jakby nie są patriotami. Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli walczyć o świadomość, żebyśmy kreowali swoją własną ścieżkę i żebyśmy byli sobą w tym całym dziwnym chaosie. Myślę, że to jest najtrudniejsza sztuka, żeby pokazać siebie, kiedy nikt od nas tego nie wymaga. Mimo tego, że jeżeli nawet zapytamy takiego młodego człowieka, to na pewno odpowie, że tak, on w ogóle szanuje Polskę. Jest największym patriotą ze wszystkich ludzi na świecie, a tak naprawdę nie zna dobrze historii Polski, więc pojawia się tutaj taka lekka hipokryzja. Ale myślę, że nawet tacy ludzie, którzy próbują udawać, że są super patriotami, w końcu wychodzi na jaw, że tak naprawdę nie są.